Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Po długiej przerwie, można powiedzieć zimowej przerwie. W tym czasie mój motocykl stał w serwisie, wobec czego byłem pozbawiony głównego narzędzia pracy w obszarze tego kanału, ponieważ bez motocykla nie będę nagrywać. Takie jest założenie. Wprowadziłem kilka zmian wizualno-funkcjonalnych, kilka reparacji technicznych, można tak powiedzieć. I w tym odcinku chciałbym to w jakiś sposób podsumować krótko, te najważniejsze zmiany, ponieważ słyszę pytania z lewa, z prawa, czy było warto, co było zrobione, ile to kosztowało i jak to jest właściwie z tym wszystkim. Zapraszam Was do oglądania. Jak widać, przód jest inny niż był kiedyś. Być może nie każdy zarejestrował wcześniej, jak wyglądał mój motocykl. Tam były takie jakieś customowe, dziwne światła. Zresztą one, wiem, że na rynku amerykańskim są poszukiwane. Nie wiem dokładnie, co to był za producent. W każdym razie tam było tak, że kierunkowskazy były zintegrowane ze światłami. To naprawdę przynosiło kłopoty natury elektrycznej, ale też i funkcjonalnej, bo to było słabo widoczne, te kierunkowskazy. Ja to wymieniłem wszystko na oryginał. I tak, by the way, ja jestem jakby takim raczej zwolennikiem oryginału, przywracania oryginalności, bo to, co fabryka zrobiła, to jest moim zdaniem najlepsze. Ewentualnie jakieś tam takie bardziej powierzchowne zmiany mogą motocykl nadać mu pewnej indywidualności, to jest ok. Druga zasadnicza zmiana to są wydechy. Poprzednio miałem Vance & Heinz longshoty, piękne wydechy, ale strasznie brutalne w obyciu, zmasakrowały w moją głowę, mój słuch wielokrotnie, po 100 km po prostu strasznie głowa bolała mnie od tych wydechów. Dlatego postanowiłem zmienić, bo tam były puste rury, tak? Tutaj już mamy tłumik. To jest, słuchajcie, produkt Pancho. Dobrej klasy. Jest tutaj overcasting, przejście na drugą stronę spalin, czyli to jest ten powrót spalin. Dodaje to troszeczkę mocy. Wydaje mi się subiektywnie też, że na niskich obrotach stabilniej jeszcze pracuje ten silnik. Cóż, wydechy charakteryzują się dobrym wykonaniem. Są tutaj blachy, osłony termiczne, które zapewnią estetyczny wygląd pewnie dłużej niż na jeden sezon. Aha, no i co jest charakterystyczne? No to są po prostu klasyczne fishtaile. Taki troszeczkę kalifornijski styl, który ja osobiście lubię. Bardzo pasuje to do starego Softaila, właśnie do Fatboya, do Nostalgii, do Springera. Lubię to. I to jest wydech. Tak? Co dalej z takich zewnętrznych rzeczy? To o lusterkach mówiłem, nie mówiłem. Tam były wtedy takie łezki, kompletnie niefunkcjonalne, niebezpieczne. To są oryginalne lusterka od Dynki z lat 90., oryginalne harleyowskie. Bardzo fajne w porównaniu do jakichś tam innych, ponieważ nie mają tutaj żadnej plastikowej ramki. To jest po prostu żelazo i szkło. Są piękne i wygodne w użytkowaniu. Lepiej zgrywają się ogólnie z całym tym przodem chromowanym. Bardzo mi się to podoba. Co dalej? Tutaj mamy taki tani jakiś, bo na zdjęciach naprawdę pięknie wyglądał, chiński produkt kupiony na eBayu. Jego zaletą jest to, że jest tani, rzekomo z aluminium, ale to jest chyba jakiś zal, zobaczymy ile wytrzyma. Aha, tutaj kierunkowskazy, migacze też zostały przywrócone do oryginalności.
Z wyglądu jeszcze chromowane były felgi, czyli koła były rozebrane, szprychy, wszystko było kompletnie do golasa rozebrane i chromowane ze względu na to, że były tam takie małe wykwity. Myślę, że nie godzi się jeździć Harley'em w takim stanie. Podobnie zresztą pompa hamulcowa tutaj z przodu też była chromowana, bo tam coś odpadało. Nawet na tych filmikach ubiegłorocznych wydaje mi się, że to było widać. To z takich rzeczy zewnętrznych. Jeżeli chodzi o technikalia, to dużo różnych małych rzeczy, które mój mechanik zauważył po rozłożeniu silnika, rozebrał go dosyć gruntownie. Przede wszystkim chodziło o wymianę uszczelek. Także cały set uszczelkowy jest nowy. Motocykl jest szczelny, żadnych tutaj nie ma, żadnego potu nie widać, nic nie kapie. Były zmienione pierścienie, mimo tego, że kompresja na starych i tak była bardzo wysoka, więc już za jednym zamachem mam po prostu taki mały remoncik zrobiony. Czy to się opłacało, czy było warto? Znaczy opłacać się to nie wiem, czy się opłacało, bo to nie jest biznes, tylko to jest strata zawsze dla portfela. Myślę, że mógłbym za to kupić nowego, używanego Sportstera na przykład. To mniej więcej taka kwota była tego remontu. I tak, zdecydowanie warto, ponieważ ja to robię dla siebie. Ten motocykl zawsze będzie ze mną. Być może będę jeździł na innym za chwilę, ale wtedy ten będzie stał sobie po prostu. Nie mam w planach tego, ale może się kiedyś tak zdarzyć. Były jeszcze tutaj pewne prace związane z przednim mostem w zakresie tej ceny. Tam coś niby wydawało się, że jest krzywe, okazało się, że jest proste, ale tutaj ta amortyzacja i tak została poprawiona. Właściwie to mogę powiedzieć, jest na tyle tych zmian. Motocykl jest gotowy do podróży. Także w tym roku, mam nadzieję, sporo się wydarzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Znowu się trochę rozgadałem. Wyszło dłużej niż planowałem. Chcę jeszcze powiedzieć, że skoro jesteśmy przy tematach tych wiosenno-zimowych i tak zwanego sezonu, to ja zimą jeździłem Hondą 125 Rebel, bo taki motocykl też posiadamy. I chcę powiedzieć, że faktycznie, będąc fair, chcąc być fair, w zgodzie z tym, co się mówi, że nie chodzi o motocykl, to jeździec o wszystkim decyduje, tak? Chodzi o przemieszczanie się, o podróż. Tak, tak jest. Ja się przyzwyczaiłem do tej Hondy troszeczkę. Odnalazłem pewną przyjemność w jeździe tym lekkim motorkiem, można powiedzieć. Trochę mi to przypomniały o czasy zamierzchłe, kiedy jeździłem motorowerami, gdzieś tam jakąś jawką, to ta Rebelka trochę to przypomina. I faktycznie odnalazłem w tym jakąś satysfakcję. I chcę powiedzieć na koniec taką rzecz. A propos, czy warto było zserwisować tego Harley'a. 2 tygodnie temu, jak pojechałem do serwisanta mojego mechanika odebrać motocykl i spojrzałem na niego po kilku miesiącach, słuchajcie, jak sobie stoi dumnie wyczyszczony z tymi tłumikami, to jest tak inna historia. To jest tak inna motoryzacja, że na tym poprzestańmy może. Bo chcemy być zawsze fair. Bądźmy fair. Dziękuję. Do usłyszenia. Final.